Dzień dobry, Ewa Stępień wydawczyni serwisu internetowego LPL. Jesteśmy na 48 festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Skąd relacjonujemy cały festiwal? A ze mną jest Jakub Gierszał, który przyjechał z dwoma filmami do Gdyni z Sobowtór Doppelganger, Odwrotnie Doppelganger, Sobowtór, i Ultimatula. Tak, zgadza się. E, powiedz mi, zaczniemy od Sobowtura, tam Szpiega. Czy to była Twoja wymarzona rola? Tak jak wiesz, po rolę Jamesa Bonda podobno ustawiają się kolejki. No tak, no jest coś takiego na pewno, że, że, że to jak się za, za, za dziecka bawiło w policjantów i, i złodziei i oglądało Jamesa Bonda. Ja jeszcze oglądałem z <laughs> Seanem Connerem Jamesa Bonda, to były moje pierwsze. To, no to jest takie, takie na pewno marzenie, więc w tym sensie tak, ale. Ale no film nie jest doppelganger, nie jest filmem, kinem akcji, gdzie są wyścigi i strzelanie i, i tak dalej, tylko jest to raczej taki thriller psychologiczny i zresztą jest motyw Jamesa Bonda tam poruszony i jakoś taki Janek Hulbeck się z nim rozprawia, żeby nie było wątpliwości. Może jedynie trailer może trochę złodzić za, za nos. A czy uważasz, czy będę o tym szpiegu, że sam jako ty Kuba byłbyś dobrym szpiegiem? Um, no wiesz, może tak, bo, bo mówię płynnie po niemiecku. I w Niemczech nie, 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 nie wiedzą ludzie, że jestem Polakiem, więc może na takiej linii, tej, tej frontu bym mógł coś zdziałać, ale, ale stąd też chyba jest. Imię naszego głównego bohatera Hans, że to jest też taki jakby ukłon w tę stronę i też takiego właśnie rozprawienia się z tymi naszymi polskimi, nie tylko mitami o szpiegach. Wciela się w postać, która się wciela w czyjąś tożsamość. Czy uważasz, że to jest stricte czarny charakter? Nie, nie, to znaczy, jeżeli chodzi o jego funkcję w, w, w taką, bo niektóre postaci spełniają jakby różne funkcje w, w scenariuszach i historiach, to absolutnie nie, no bo jest to jednak jeden z głównych bohaterów. Natomiast natomiast jeżeli o to pytasz, no to jest takie powiedzenie wśród aktorów, żeby zawsze bronić postaci, nie? żeby ją jakoś tak usprawiedliwiać. Nie wiem, czy, czy, czy o to mi chodziło, żeby obronić, ale o to, żeby rozumieć jakby jego działania, mimo że one są z punktu powiedzmy, moralnego czasami dla nas nie, nie, no, niezrozumiałe, czy takie wręcz odpychające, no to, no to, no to chciałem, żeby chociaż był zrozumiany. A taki zabieg, żeby robić filmy z bohaterami powiedzmy negatywnymi, czy, czy no takimi ciemnymi, no to już mhm. jest stosowane od, od kilku dobrych lat i się, i się też cieszą tacy bohaterowie też popularnością w Mają serialach? Tak, tak. Dokładnie. No, więc jest coś w widzach takiego, że ich to rusza, pociąga. <laughs> tak. A czy postać hansa doceniasz jakieś w niej cechy? Um, na pewno, na pewno nie, nie, nie mówię o tym, dlatego też, że to jest negatywna właśnie postać z tego powodu, że wydaje mi się, że ten film i, ta, i, 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 i ten bohater jest opowieścią o tym, że no wszyscy jesteśmy jakoś tam włożeni w jakieś taki kontekst w życiu, który jest niezależny od nas. I to jest kontekst jakiegoś urodzenia, wychowania, ale też systemu, w którym się wychowywał i w tym systemie no, został wykształcony jako, że tak powiem, najlepszą wersją tego szpiega, tego zawodu, jaką, jaką, jaka może być. Jego ojciec zajmuje się ten, tą, tą samą pracą, więc idąc, że tak powiem, tym tropem, w, że w tym kontekście y, y, dorastał, to próbuje zrobić zr najlepiej, jak, jak może i y, y, sam jakby nie wiedząc, przynajmniej w pierwszej części film, filmu, że jest of ofiarą właśnie tego, tego, tego swojego, że tak powiem, losu. I tutaj mam, mam wrażenie, że to jest taki element, którym można jak, jako widz odnieść też do, do różnych aspektów życia. Nie trzeba mieć takiej ekstremalnej sytuacji jak, y, jak, jak szpieg, żeby zrozumieć, że no, że się żyje czasami w pewnym, takim, że tak powiem, zakłamaniu, jakieś takie małe, codzienne kłamstewka są normą, ale, ale jeżeli one już przerastają pewien, że tak powiem, poziom, no to, no to życie zaczyna być trudne. I tak też jest z naszym bohaterem, który się orientuje, że to wszystko, co, co ma i co stworzył, mhm. jest trudne i próbuje z tego się jakoś wycofać, też pod wpływem, oczywiście, Kobiety, miłości. Właśnie chciałam tak... powiedzieć, że to uczucie Daniny sprawia, że nagle on stwierdza, ej, ej. że to wszystko jest nie wiadomo po co. Tak, tak. No się tak mówi o tych filarach, że to miłość jest ta mhm. najpotężniejsza, więc ona tutaj też powoduje w, w Bohaterze, że on zaczyna rozumieć, że, że jego życie właściwie jest, nie jest jego życiem. W sensie i dosłownym, ale też, też, też przenośnie. Jesteś tutaj też z drugim filmem, z Ultima Tule, w którym jednocześnie zagrałeś główną rolę i wyprodukowałeś. Ten film bierze udział w konkursie filmów niskobudżetowych. Tak. Jak to się w ogóle wydarzyło, że wziąłeś udział w tym filmie, że jeszcze go wyprodukowałeś? No jest to rzeczywiście tak zwany mikrobudżet. Dla tych, którzy nie wiedzą, to... Powiem jest tak, że Polski Instytut Sztuki Filmowej ma różne takie kanały dofinansowania, takie sekcje. Jedną z nich jest właśnie mikrobudżet, to są budżety filmów powyżej, poniżej miliona złotych, co jest z perspektywy widza może dużo, ale dla, dla filmu, żeby powstał, to nie jest tak, tak dużo. Dlatego to się nazywa mikrobudżet, i dlatego tu jest też zawsze oddzielna sekcja mikrobudżetów, gdzie te produkcje są pokazywane. A jeżeli chodzi o powstanie tego projektu i pomysłu, to wyniknął z tego, że z reżyserem Klaudiuszem Chrostowskim znamy się już od dobrych chyba 10 lat, bo pracował z Jackiem Burcuchem jako jego asystent i tak się poznaliśmy na planie filmu Nieulotne. Mhm. I, I zaczęliśmy rozmawiać o, on najpierw zrobił swój pierwszy film dokumentalny, zaczęliśmy rozmawiać o, o jakichś takich, to była taka też dosyć głęboka pandemia, nie wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, co będzie, co robić i tak pomyśleliśmy sobie, a co by było, gdybyśmy stworzyli jakiegoś takiego bohatera, z nim pojechali, próbowali opowiedzieć historię taką zwyczajną, ale jednak ważną. I pełną emocji, bo tam jest bardzo dużo emocji. I, i, I pełną emocji, bo wiedzieliśmy, że nie chcemy się właśnie w tym, powiedzmy, mikrobudżecie, który udało nam się dostać, to, to dofinansowanie, całe szczęście, no, nie rzucać się na jakieś mhm. wielkie opowieści, tylko e, zachować kameralność i, e, i, 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 i też poruszyć coś takiego ważnego, wydaje mi się też znowu być może uniwersalnego, czyli to, że każdy z nas jakoś tam się z jakąś utratą w życiu mierzy i co ona ze mną powoduje. Jest to historia, Bartka, 30-letniego, który wyjeżdża na wyspę na Shetlandy do, do Szkocji, najdalszą wyspę w Europie, gdzie mieszka tam zaledwie 30 osób. i Tak rzeczywiście tak jest. I rzuca się w pracę, żeby zapomnieć o tym, o, o swojej utracie, a jednocześnie oczywiście ten wyjazd powoduje, że musi się z nią zmierzyć. Więc założenie, bardzo proste, kameralne. Mm. I takie filmy mnie generalnie interesują. E, takie filmy lubię oglądać, i dlatego też chciałem tutaj e, z tych naszych właśnie wspólnych rozmów z Klaudiuszem, e, wyniknęło to, żeby wystąpić jako, jako koproducent, żeby to też wszystko jakoś tak na, na, napędzić, żeby to powstało i, i, i miało szansę kiedyś ujrzeć światło dzienne i to, z tego się bardzo cieszymy, że to jest tutaj. Mm. W tym filmie niesamowite wrażenie robią te widoki, ten krajobraz, który tam jest pokazany. Jak to nagrywaliście, to czuliście się tak um, trochę zagubieni w tych wielkich połaciach Ziemi. Tak, jest rzeczywiście tak, że ta wyspa jest totalnie dzika. Nie ma tam drzew, bo podobno wikingowie wycięli te drzewa kiedyś, więc jest surowo. Nie ma czym palić w piecach, więc się kopie torf. Ludzie żyją tak, jak żyło się 100 lat hmm. temu. Zdani są kompletnie na siebie i, i, i sąsiada w jakichkolwiek kwestiach pomocy. E, I pogoda jest surowa, no przede wszystkim wiatry. Zmienia się, są cztery pory roku w ciągu jednego mm. dnia. Jest tam ciężko dotrzeć, więc to wszystko wpływało na, na, na film i, i, i na nas. I rzeczywiście ta przyroda jest, my ją po prostu tylko filmowaliśmy, także e, ona jest taka, jak jest na ekranie, taka jest taka mm -hmm. jest na, naprawdę, że tak powiem. E, więc. E, to myślę, że rzeczywiście z takim yy, no doświadczeniem o tyle dobrze, żeby zobaczyć to w kinie, no, że, to jest, że te, te obrazy też są wtedy duże, robią wrażenie. Tam jest taka scena, gdzie właśnie Twój Bartek yy, bierze udział w takim wieczorku muzycznym. Yy, to byli lokalni mieszkańcy. Tak, w filmie jest tak, że występuje, wszyscy, którzy występują w filmie, to są mieszkańcy wyspy. I ja jestem jako aktor, który występuje w roli Bartka. I to był taki wieczorek, na który zostaliśmy przez lokalną społeczność zaproszeni, bo oni mhm. już się dowiedzieli, że jest ekipa. Z kilkoma osobami się spotkaliśmy, przeprowadzaliśmy takie wywiady i oni nas zaprosili. Więc po prostu poszliśmy na ten wieczorek z kamerą i tak powstała ta scena. Okej. Okay. Ale muszę zapytać jeszcze o przyjaciela Bartka, czyli owieczkę cupcake'a. Tak. Jak się pracowało z Owcą? No to było, to było rzeczywiście niesamowite, bo Owca jest tutaj no, dużym bohaterem stała się naszego filmu. Bardzo pozytywnym, I, i to było niesamowite, bo ona robiła duble, powtarzała ujęcia zachowania, reagowała na, 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 nasze, na nasze komendy. Historia za tym jest trochę smutna, dlatego że tam są takie drapieżne ptaki na tej wyspie, które e, okazało się, że mama Cupcake'a ugrzęzła w, w bagnie. Nie. I te ptaki, no, niestety, jej wydłubały oczy, i ona nie była w stanie przeżyć, bo znaleźć pokarmu. I dlatego kapek szybko został przygarnięty przez ludzi. dlatego był bardzo, jest obyty z ludźmi, i, i dlatego tak z nami e, współ, współpracował. Ale, ale byliśmy zaskoczeni, że, że tak dobrze to, to działało. N niczym prawdziwy aktor? Niczym prawdziwy aktor. Dlaczego widzowie powinni zobaczyć Ultimatule? No to są takie pytania, na które nie umiem Wiem. odpowiedzieć. Ale twórca w roli najlepiej promuje swój film. Tak. No myślę że Myślę, że to jest taki film, który rzeczywiście się Jakąś wy wyróżnia swoją subtelnością i delikatnością. Tutaj nie można oczekiwać nie wiadomo jakich, że tak powiem, fajerwerków, hmm. bo jest to film cichy, spokojny, takim, taka medytacja, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest taki film, którego dawno się jakoś tak nie, nie widziało. Czyli potrafi trochę tak wyciągnąć z tego codziennego takiego naszego biegu, uspokoić, zaprosić na tą wyspę, na tą przygodę. Do jakiegoś przeżycia takiego intymnego, i jeżeli oczywiście to wszystko działa, co zrobiliśmy, no to wtedy może też na jakieś takie przeżycie i odniesienie historii Bartka do, do własnego życia. No, mi się film podoba, no, więc ja bym, ja bym poszedł oglądać. Okay. Pokazuje też ten film tą męską wrażliwość, która pojawia się coraz częściej w kinie, ale jest jej jednak nadal mało. mało. Tak. A z drugiej strony mamy doppelganger z sobowtóra i Hansa, który też ma w sobie wiele wrażliwości, ale dynamika obu filmów jest tak totalnie tak. różna. Tak, no jeżeli chodzi o, o jakieś takie różnice, no to tu w przypadku Bartka mamy do czynienia z, no z właśnie z utratą żałobą, prawda? Jakimiś takimi ruchami wtedy się dzieją takie ruchy w rodzinie, że zmienia się dynamika. Na początku nie wiadomo co robić, jak reagować. Potem to się... I, on, i, i bohatera, który się w tym odnajduje, a jeżeli chodzi o Hansa, to jest to historia oparta na faktach. Rzeczywiście był taki człowiek, nie jeden, który dostał tożsamość skradzioną od, z domu dziecka. Najzwyczajniej w świecie brali te, te tożsamości je, że tak powiem, rozdawali. Na misję, pisząc legendy do tego, czyli życiorysy fałszywe, i ludzie się podszywali, żeby wyciągać na, na zachodzie informacje i inwigilować. I y, u, oglądałem taki reportaż o tym y, prawdziwym bohaterze i widziałem, że on był na takim, po, już po powrocie, po udanej, powiedzmy, misji, na takim wiecu y, przyjęcia przez tam jakiegoś ministra. Mm. I tam by stali jego rodzice y, z kwiatami, i oni tacy byli. E, bardzo dumni z tego syna i widać było, że on też jest taki dumny, że oni są dumni i, i miałem to skojarzenie, że to jest y, po prostu jak y, dziecko takie, które potrzebuje zadanie. potrzebuje tej uwagi, potrzebuje tej atencji potrzebuje, i wy, wydaje mi się, że te momenty tej, o której mówisz wrażliwości wynikają jakby z tej takiego dziecięcego jego dziecięcych wręcz czasami mam wrażenie zachowań w, w, w tej historii i tego takiego tej emocjonalności i też takiej takiej bezradności stąd to się bierze to są tu bym powiedział to są te różnice może tak Bartek jest raczej dojrzałszy, wydaje mi się Kończąc powoli naszą rozmowę, zadam ci pytanie, które zadałam Janowi Holopkowi, czy kiedyś prywatnie potrzymałeś się pod kogoś? Eee... Bo ja reżyser, pamiętam. tak. Powiedział nam, że tak. Nie pamiętam, kiedyś na, nie, 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 nie miałem e, z fizyki nic i mój poszedł mój kolega za mnie. To okay. było tak, e, go o to poprosiłem, więc dałem zlecenie. I on rzeczywiście odpowiedział na czwórkę, bo pani e, nie, kompletnie nie, nie, nie ogarniała, kto jest kim w tej klasie, więc to mi się wtedy upiekło. A raz na imprezie zostałem przedstawiony jako kuzyn. Okay. E, I poszedłem kogoś tam, co było kłamstwem, więc za tym poszedłem i udawałem, że jestem ze Szwecji i rozmawiałem po szwedzku. Znasz, znasz szwedzki? Nie, nie, nie znam. <laughs> oczywiście, że nie znam, ale, ale to był taki jeden moment, ale tak to, tak to się nie podszywałem. Okej, okay, dzięki wielkie za rozmowę, a my zapraszamy do kin na oba filmy z Kuba. Z Kubą. Zapraszamy serdecznie. Dzięki wielkie. Dzięki.